Ja zadałem sobie trud przeczytania go, chociaż powiem szczerze, że autorzy tego dokumentu, pan skarbnik i tak dalej, zadali sobie również bardzo dużo trudu, żeby ten dokument był nieczytelny, ponieważ tu on składa się z całych stron, do tego powinna być dołączona lupa. Ja co prawda nie jest może niczyją winą, że mam słaby wzrok, ale nie aż tak. To jest rzeczywiście dokument i paradoksalnie, że te malutkie literki są po stronie wydatków, prawda? Czyli tego, co podlega jakiejś szczególnej analizie. To jest trochę tak jak z umowami oszustów, którzy próbują nas naciągnąć na wzięcie bardzo atrakcyjnego kredytu, gdzie najistotniejsze sprawy drobnym druczkiem. I właśnie rolę takiego drobnego druczku, myślę, w tym budżecie odgrywają te tabele z wydatkami. No ale jakoś udało mi się przez to przebrnąć. Otóż, proszę Państwa, to powiem krótko. Budżet Grudziądza na rok 2015 jest typowym budżetem powyborczej katastrofy. To znaczy wybory się odbyły, czas na piękną katastrofę i z czymś takim mamy do czynienia. Przede wszystkim obraz miasta, jaki się wyłania z tego budżetu, to jest obraz miasta zamierającego, pozbawionego widoków na jakąkolwiek przyszłość. Na samym starcie przytoczę, że tu od razu, bez słowa oczywiście wytłumaczenia, budżet miasta z roku na rok traci na wartości, czy tam na wydawanych pieniądzach około 20%. Nikt nie tłumaczy, nie próbuje odpowiedzieć dlaczego. I co więcej, traci przede wszystkim na wydatkach inwestycyjnych. Trochę ma się wrażenie, jakby Grudziądz w roku 2015 był takim miastem, któremu wyciągnięto wtyczkę, prawda, z zasilaniem i zgasło światło.